Dzień dobry Państwu. Niestety z powodu tego, że dzieci chodzą do przedszkola i żłobka, to ja jestem wiecznie chory i wyglądam fatalnie, ale myślę, że temat jest na tyle ciekawy, że warto byłoby go Wam pokazać. Na targach NX spotkałem ludzi zajmujących się instalacjami wiatrowymi. Różnego typu. I tutaj chciałbym ten film Wam pokazać dlatego, ponieważ w internecie jest dużo osób, które mówią o wiatrakach, a nie mają zielonego pojęcia, wciskają Wam cokolwiek się da, gdziekolwiek się da, nie licząc się z tym, że ten wiatrak może się u Was nie sprawdzić. Firmę, którą chciałbym Wam zaprezentować, w firmie przynajmniej z rozmowy wynikało na tym, że oni nie chcą żerować na ludzkiej niewiedzy i tego, że teraz jest moda na OZE, tylko chcą robić świadome instalacje dla klientów, żeby one się im sprawdzały i wszyscy byli zadowoleni. I tutaj zanim jeszcze wynikną jakieś głupie komentarze, chciałbym zauważyć, że film nie jest w żaden sposób płatny, robię to tylko dla Was, po to, żebyście mieli większą wiedzę, nie jak niektórzy w internecie, że biorą grube pieniądze za to, tylko żeby sprzedać komuś wiatrak. Dziękuję i zapraszam na film. Witam Państwa, nazywam się Emil Kormasz, jestem przedstawicielem firmy Sun Valley Energy. Zajmujemy się montażem turbin wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, jak również zarządzaniem energią dla obiektów przemysłowych. Dobra. Przyszedłem tutaj głównie z tego powodu, bo jest tak jakby dużo takich mitów o elektrowniach wiatrowych. Bo najczęściej ludzie myślą, że to wystarczy gdziekolwiek postawić, najlepiej postawić na ziemi i że to się będzie kręcić i będzie nam produkowało prąd, że jak już się kręci, to już nam produkuje prąd. Chciałbym od Ciebie uzyskać informację, jak to powinno prawidłowo wyglądać, czyli jaka powinna być kolejność montażu, czy coś wcześniej robimy, od czego to zależy, jakie możemy uzyski z tego wiatraka dostać, na jakiej to jest zasadzie. Dobra, no to zacznijmy od początku, po kontakcie z klientem. Pierwsze co, to jest weryfikacja, wizja lokalna, sprawdzenie otoczenia, sprawdzenie strony głównie zachodniej, bo mamy w Polsce 80% wiatrów zachodnich, więc strona zachodnia nie może być przysłonięta przez infrastrukturę, przez zadrzewienie, czy też inne przeszkody. Jeżeli takie wstępne warunki przelotowe od strony zachodniej pozwalają myśleć nam o dalszym montażu, ustalamy miejsca montażowe. Mamy możliwe tak naprawdę dwa miejsca montażowe. Możemy się zintegrować z istniejącym budynkiem według przepisów. Czyli na domu gdzieś tam mam tu, przepraszam. Na budynku istniejącym możemy się kotwić do elementów nośnych budynku, czyli to jakieś słupy żelbetonowe, stropy, wieńce. Czyli też nie każda ściana pod to jest. Nie każda ściana pod to jest. Jeżeli to są dachy dwuspadowe, z doświadczenia wiem, że szczyty są nieraz robione z byle czego na ostatnią chwilę, więc bardzo dużo obiektów odpada przez element nośny i brak tak naprawdę nośności dla takiej turbiny wiatrowej. Czyli do takiego komina, do niczego takiego kominy, się nie przypniemy. Nic takiego nie odpada. Czyli musimy mieć dobrą ścianę nośną, najlepiej jeszcze z belką, żeby w tą belki, belkę się elementy wbić. Żelbetowe, żeby to było kotwienie, czy to używane za pomocą kotw chemicznych, czy też robimy to na przestrzał, montujemy za pomocą, wpinamy za pomocą blach. Taki montaż pozwalają nam turbiny 1, 2 i 3 kW firmy Falcon na naszych tutaj systemowych uchwytach oraz słupie Fi89 o grubości 5,6 mm. To jest grubość ścienna rura. Grubość ścienna rura 90, 5,6 grubości ścianki, więc ona sama w sobie ma swoją masę i sztywność. I przepisy, bo musimy też możliwości montażowe musimy popierać przepisami. Przepisy nam pozwalają montaż bez pozwolenia na budowę takich elementów, nie przewyższając budynku istniejącego od 3 do 3 metrów powyżej. Czyli maksymalnie 3 metry nad najwyższy punkt dachu możemy ten wiatrak wysunąć. Tutaj mamy ten wiatraczek, co pokażę na przebitkach. On jest 1 kW. To jest najmniejszy z rodziny. 1 kW turbina wiatrowa. Rozpiętość skrzydeł, jedno skrzydło ma 1,40 m, więc rozpiętość mamy 2,80. 2,80 1 kW. 2 kW ile ma? 2 kW ma rozpiętość 3,50, a 3 kW ma rozpiętość 4. 4 metry już średnica. Aha, jest. Aha, czyli to już tak mniej więcej ten drążek, który tam jest. Tam już jesteśmy mniej więcej na styku, więc to są maksymalnie możliwe turbiny
turbiny, które możemy montować na istniejącym budynku. Na istniejący budynek. Czyli to nie jest też takie proste. Nie jest to takie proste do stwierdzenia, do znalezienia miejsca montażowego. To nie nadaje się dla każdego budynku. I to trzeba jasno mówić i klientom odradzać, jeżeli taka konieczność. Że nie każdy może istnieje. To zamontować. Czyli nie wystarczy kupić wiatraczka sobie i go sobie przykręcić, tylko trzeba też mieć świadomość tego, że to musi być dobrze dokładnie. Dokupione. Istnieje też możliwość montażu na dachach płaskich. Również na stojaku 3-metrowym. On mniej więcej wygląda jak ten stojak do stacji pogodowej, tylko oczywiście przekrój i masa jest całkiem inna. I też to montujemy albo w systemie balastowym, wtedy dajemy 300 kg na jedną nogę. No dach musi też wytrzymać. Dach jest wtedy wytrzymały, musimy zrobić ekspertyzę nośności dachu. Jeżeli dach to też kosztuje? Też kosztuje od 2 do 3 tysięcy, tak jest wyceniana ekspertyza nośności. Jeżeli dach nie przenosi nośności z balastowej, ale jest na tyle nośny, że możemy wyciągnąć kotwy i zakotwić się fizycznie do dachu, też taka możliwość jest, wtedy odchudzamy konstrukcję o ten balast i wtedy jest, tak ponownie przeliczamy... Na same naprężenia siły wynikające z wiatraka, tak? Tak, dokładnie. I ponownie przeliczamy dopuszczalność do montażu. Jeżeli już nam te dwa elementy odpadają, pozostaje nam trzeci, ale zarazem najtrudniejszy do wykonania sposób montażu, czyli montażu na gruncie. Ponieważ prawo budowlane nie pozwala, albo inaczej, wymaga od nas pozwolenia na budowę dla turbiny wiatrowej. Dobra. Pozwolenie na budowę dla turbiny wiatrowej, gdyż słup jest na twarde związany z gruntem za pomocą fundamentu. Więc czyli tu musimy przejść procedurę zgłoszeniową i uzyskania pozwoleń. Czyli zaczynamy od MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który może nam już zdefiniować, czy jest czy jest zakaz, lub czy tego też zakazu nie ma. Kolejnym etapem jest aktualizacja mapek, badania geologiczne gruntu, żeby wyliczyć fundament. Czyli jeszcze więcej niż roboty z domem postawieniem. No, mniej więcej procedur, papierologia jest taka sama jak bo tutaj badań gruntu budowę. Nie robisz pod dom raczej. Bo no nie, a tu musimy zrobić, żeby dobrać, bo jednak wtedy mamy większą możliwość wysokościową. Możemy zrobić na masztach 8-metrowych, na masztach 12-metrowych, jeżeli warunki gruntowe, zabudowy nam pozwalają i też jeżeli taką konieczność wyraża. Ile jest tak maksymalnie, powiedzmy, co montujecie ten, jaki maksymalnie zamontowaliście maszt długości? 12-metrowy, to jest taki standardowy. Chociaż teraz mamy wyceniane 50, to one są już na 25-metrowych masztach, więc to już są większe gabaryty. Ale to też trzeba mieć dużo miejsca na takie. Dużo miejsca, bo tu jest kolejny przepis, który trzeba o nim pamiętać z tyłu głowy, że o ile nie potrzebujemy tej informacji prawa odległościowego, czyli tam tych 10 długości masztu, o tyle od sąsiada musimy się odsunąć o wysokość masztu. Czyli jeżeli decydujemy się na maszt 8-metrowy, to musimy od mieć granicy, minimum 8 metrów musimy mieć od granicy działki. Jednej, drugiej, trzeciej. Od każdej strony. Działka też nie może być taka malutka, działka tak? musi mieć... Tak, no licząc to tutaj musi być co najmniej 15 metrów każdej strony. I stawiamy na środku działki. Na środku więc to działki. Też jest takie... Więc ogólnie... Dla domków jednorodzinnych działki poniżej 10 arów raczej będą odpadać. Więc tu jest kolejna procedura, którą trzeba zrobić. Jak mamy pozwolenie na budowę, oczywiście wtedy mamy wyliczony fundament, wykonujemy fundament według projektu i montujemy słup, montujemy turbinę, zgłaszamy całą inwestycję do zakładu energetycznego. Działamy na falownikach Deje oraz Twerda. Obydwa falowniki mają certyfikację i OZE. To jest to, co z Piotkiem się często kłócimy o Victrona, ale to powiedzmy jest... Tak, i tu mamy bezproblemowo, możemy się podpiąć do sieci. Bo to jakby podłączenie, no to oczywiście wy realizujecie całą procedurę. Tak, to robimy kompleksowo, tak jak już są klienci przyzwyczajeni przy mikroinstalacjach fotowoltaicznych, czyli dają upoważnienie i kompleksowo zajmujemy się podłączeniem całej instalacji. Dobra, zakładając, że jesteśmy zdecydowani na założenie takiego wiatraka, czy jeszcze coś powinno być wykonane, zanim ten wiatrak, tak jakby wystąpimy o te budowy, o całą resztę? Sprawdzenie warunków pogodowych i upewnienie się, jeżeli zdecydujemy się na inwestycję wartą kilkadziesiąt tysięcy, warto jest najpierw zainwestować kilka tysięcy, bo wynajem stacji pogodowej z montażem kosztuje w granicach 2200 brutto. To jest mniej więcej na jaki okres? To jest ogólnie montaż, te 2200 składa się na montaż, demontaż oraz pierwszy miesiąc pomiaru.
kolejny miesiąc pomiarów to jest 400 zł i można z klientem ustalić, na przykład, że ustalamy... No najlepiej to by było cały rok przeprowadzić badania. Najlepiej to jest cały rok, ale zalecamy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, chociaż te 2-3 miesiące... No wtedy są największe wiatry, wtedy są największe wiatry i wtedy mamy największe odniesienie, co ta turbina będzie w stanie zdziałać. Mając właśnie w użytku, czy to stację, które montujemy na masztach balastowych, czy też właśnie na odciągach, kotwimy normalnie do gruntu, możemy prawie że w realnym miejscu, gdzie ta turbina na realnej wysokości, postawić ten maszt i te pomiary są jak najbardziej już wiarygodne i pokazują faktycznie panujące warunki pogodowe, bo to, co tutaj mamy na mapie z tyłu, to są orientacyjne i tak naprawdę ja nie przyjmuję żadnego parametru jako parametr wiążący, bo sąsiad, który mieszka 500 metrów dalej, może mieć dwa razy lepsze warunki niż ten sąsiad, który... Czasami się zdarza, że w jednym miejscu wieje, a w drugim 10 metrów dalej nie wieje. Tak, bardzo uciążliwe dla tych turbin typowo poziomych są brudne wiatry tak zwane. Czyli jeżeli w ciągu minuty wiatr potrafi zmieniać drastycznie kierunek padania. Pomimo, że mamy tutaj ogon, który ma ukierunkowuje się w kierunku wiatru, takie częste i nagłe zmiany powodują, że on jest cały czas zdestabilizowany i ta turbina nie jest wtedy w stanie pracować. I jeżeli nam wyjdzie, że wiatry są mocne, ale jest brudny wiatr, dużo przeważający brudny wiatr, wtedy można się zastanowić bardziej nad turbinami pionowymi, które te brudne wiatry są w stanie nie działają na nie, bo one się kręcą zawsze nieważne, z której strony ten wiatr jest. Nie? Dobra, czyli mówisz, że na pierwsze, co powinniśmy zacząć, to najlepiej to postawić sobie za, nie wiem, tam jedną dziesiątą, czy... Kolejność taka od MPZP. Jeżeli MPZP nam zakazuje, nie mamy o czym rozmawiać. Czyli najpierw do urzędu sprawdzamy, czy możemy w ogóle... Można to zrobić online w każdej gminie, telefonicznie. Jeżeli jest, gminy udostępniają. Nie ma teraz z tym problemu, bo kilkadziennie takich projektów MPZP, planów mamy, pobieramy, więc to jest bez problemu. Następnie sprawdzić wizję lokalną na oko. Jeżeli na oko widzimy, że wszystko jest ok, ale chcemy mieć tą pewność, montujemy stację pogodową. To powiedzmy, koszt takiego 2-kilowatowego, ile to może być mniej więcej? Na słupie czy na budynku? Na budynku 2-kilowatowy w granicach brutto z montażem na gotowo dla klienta takiego Kowalskiego 8% VAT, w tym wliczony już jest, to jest około 37 tysięcy. 37, na gruncie trochę drożej. Gruncie trochę drożej, z racji, że dochodzi nam słup, musimy wykonać projekt budowlany i zrobić fundament. Projekt budowlany kształtuje się od 6 do 12 nawet tysięcy. W zależności ile mamy dokumentów już udostępnionych przez klienta, bo niekiedy klienci budują się i mają aktualne mapki MPZP. No tak, bo często i powiedzmy te budynki są w miarę Wtedy możemy coś wykorzystać. Jeżeli nic nie mamy, no to musimy... Czyli tam wychodzi powiedzmy 40 parę tysięcy, tak? 40 do 50 za taką 2-kilowatową. Jeżeli decydujemy się na montaż na gruncie, ekonomia mówi, że zaczynamy od 3 do 5 kW, żeby już montować. Czyli nie? Takie potężniejsze już. Już potężniejsze. Czyli mniej więcej to wychodzi nam w granicach ilu? 1%? To jest 0,5%. 0,5%, do procenta, więc no musi to być. Nie, to lepiej, jak mamy położyć 50 tysięcy, to lepiej sobie postawić ten marsz za 2 tysiące na miesiąc, czy na pół roku. I sobie powiedzieć, okej, dobra, nie pojechałem z żoną na kolację, na weekend, na wczasy, ale mam spokojną pewność, głowę, że to będzie działało albo nie. Bo my możemy uzyskać pozwolenie na budowę, tylko... A często się jeszcze u Was tak zdarza, jak to montujecie, że powiedzmy ktoś sobie postawił marsz i mu wychodzi, że że nie da rady? Albo że te uzyski, które może uzyskać, będą za niskie. Powiem tak, przestałem ufać z doświadczenia klientom, którzy mówią, że u nich wieje. Teraz podchodzę do każdego klienta, że nie, klient nie wie, czy wieje, czy nie wieje. Wiem, jak to wygląda. Mniej więcej 30-40% opomiarowanych inwestycji kończy się negatywną opinią z naszej strony. Czyli 1/3 odpada lokalizacji, które ktoś chce założyć. Odpada z racji nieefektywnego później pracy tej turbiny. Bo założyć może się, tylko że później nie będzie z tego tych korzyści, które niekiedy mamy też inwestycje, to bardziej firmy się decydują, żeby zamontować mimo wszystko. Ja wiem, wymogi OZE. Są świadomi braku efektywności, ale chcą po prostu. Więc też byłem przy montażu parę takich gdzie zapotrzebowanie mieli kilka megawatów, oni sobie 50 kilowatopików montują, ale ze względu na to, że będą mieli niższe podatki, bo OZE, bo coś tam, pasieki stawiają dziwne rzeczy. Firmy mają trochę inny biznes, bo oni mają te podatki węglowe, które te turbiny, my tego nie liczymy dla Kowalskiego, oni sobie to wliczają dla nich jako oszczędność. Więc, ale my zakładamy, żeby to działało i dla klienta, bo Kowalskiemu chodzi głównie o uzyski, nie?
Ile powiedzmy taka, jeśli wychodzi, na jakim poziomie musi być ten wiatr, jak montujecie, że mówicie, że ok, jest mniej więcej dobrze? Średnia roczna musi być od 4,5 do 5 metrów na sekundę. Aha. Powyżej 5 średnio roczna, to możemy tak ciemno powiedzieć, dobra, zamontujemy stację, ale ona utwierdzi, że jest ok, nie? Ale wszystko, co nie jest poniżej 4,5... Czyli mniej więcej nawet jeśli by ktoś sobie postawił jakąś tam tyczkę i zamontował na tym jakiś wiatromierz, żeby mu wyszło, że 4,5, to już może myśleć o tym, żeby... Tylko żeby to rocznie wyszło, nie? Rocznie, ciągu roku, rocznie, bo, tak, no bo jednego dnia wieje mocno, a drugiego jak jest... Jak 4,5 w okresie zimowym zrobi, no to słabo, nie? No, czyli tak jakby no, trzeba to też, że nie do każdego i trzeba to badać, tak? Trzeba to badać, trzeba uświadamiać, trzeba zadbać o to, bo to jest nowy produkt, żeby rynek tego produktu nie zepsuł, bo tak jak się stało z instalacjami fotowoltaicznymi, z pompami ciepła, każdy jakby strefa OZE później wchodzi na ciemną stronę mocy. Tak, i najgorzej dotacje psują rynek. Wszystko. Psują dotacje, psują też firmy nieuczciwe, które robią, aby zarobić i, tak, i klienci nie powie rzetelnie, że mają tego złą nie było, opinię no. I to się niesie później w naszej branży, to jest dosyć takie uciążliwe, więc jest to nowy produkt, no mamy jako, uważam, jedni z nielicznych pełną certyfikację, żeby to podłączyć do OZE. Znaczy, bo my generalnie jak na live'ach, nie wiem czy tam kojarzycie na te live'y u Waldka i ogólnie nasze kanały, bo pewnie chłopaki też się tutaj przewiną. Jest, tak jakby z tymi wiatrakami jest bardzo duży przez, nie powiem kogo, nacisk z Chin, że on sprowadza te wiatraki, że to wszystko działa. Pewnie mnie kojarzysz, o kogo chodzi. No, kojarzę. No, tylko, że tam on w tak jakby wszystkim wpycha, jakby nie patrzeć i bez badania, bez niczego on będzie działał, tak. I później się okazuje... To nie jest fotowoltaika. Fotowoltaika, jak widzieliśmy, że jest niezacienione miejsce, plus, tak. Minus 1 do 1 z megawata z jednej KW zrobimy i działa. I czy weźmie się taki falownik, czy mniejszy, później pierwotnie pamiętam początki fotowoltaiki, przewymiarujcie falowniki, błędne to. A faktycznie nieraz jak klienci sobie montowali za duże falowniki, bo chcieli w przyszłości rozbudować, czy oni mieli jakoś podważalnie inne uzyski? Nie, podobne. System, żeby zaczął w ogóle generować? Jakiekolwiek produkcje, jednofazowy, dwukilowatowy od 3 metrów na sekundę, to jest... Żeby wystartował, ale nie liczmy na jakąś tam dużą produkcję, symboliczne, że coś tam zielono się świeci. A jeżeli chodzi o trójfazowy, 3-kilowatowy, to takie 4,5 trzeba, musi być metrą. Musi być odczuwalny. No już, dokładnie. Tak, 4,5 to jest dosyć szybkie, to jest no. Dosyć mocny wiatr. Jak musi już być trochę. Aplikacja tak mówimy online dostępna z zewnątrz, żeby można było zobaczyć, jak w jakimś miejscu, bo macie zamontowane. Turbiny wiatrowe? Tak, żeby zobaczyć, jak ona sobie generuje. Takie dostępu, żeby klient mógł obcy sobie spoglądać na innych klientów, to no nie mamy. Nie, swoje. Na naszą. To nasza jest jedyna tutaj u dystrybutora na balkonie. To jest w sensie naszą pod względem, że nie zamontowaną u klienta, tylko akurat u dystrybutora, bo całą resztę no to ja mam dostępy, ale no nie mogę udostępnić hasła czy loginu. Nie mogę na przykład pokazać bez danych dzisiejszą produkcję czy na miesięczną, nie? Żeby... 1 kilowatowa, ile średnio rocznie jest w stanie wyprodukować? Według producenta takie 2-2,5 MW jest w stanie zrobić, ale to muszą być warunki pogodowe. Oni liczą 5 metrów na sekundę średnie wiatru, nie? Na jakim maszcie zamontowana? To jest liczone na 10 metrach zawsze, podawane w kartach katalogowych tak samo, nie? I wtedy jest to dopuszczalna maksymalna ta wysokość, to jest 12-metrowa. Teraz przepisy, nie wiem czy jest prawda, przepisy się zmieniły i wystarczy zgłoszenie. Zgłoszenie wymaga tylko, jeżeli montujemy na grunt, na budynku, nie przewyższając budynku o 3 metry, a cokolwiek z gruntem trwale związane wymaga przepisów i pozwolenia. Jest gorzej niestety na chwilę obecną, no, nie przeskoczymy tego i przy małych turbinach jedynki, dwójki nie opłaca się tego robić, pozwolenie na budowę. Trójka, piątka dopiero ekonomia się zaczyna zwracać. Proszę bardzo. Dobra, to właśnie mniej więcej jeszcze to, co tutaj pan pytał. Czyli tak, od jakich wiatrów to startuje, żeby cokolwiek miało sens, bo to, że to się kręci, tak, to nie znaczy, że produkuje. Żeby ta produkcja była już taka dla klienta zauważalna i te urządzenia mogły już niektóre działać na tej produkcji bezpośrednio na autokonsumpcji, to takie od 5 do 7 metrów to musiało być. Czyli to jest już dosyć spory wiatr, tak odczuwalny dla człowieka. Jest to już dosyć spory. Już jest spory. I niestety tutaj ze względu na tłumy, które były na stanowisku, nie dało się już później nawet ludzi wygonić, żeby mi nie przerywali w wywiadzie. Ale jeśli byście byli jeszcze zainteresowani tą tematyką, to mogę spróbować się dogadać z firmą, pojechać do nich i spróbować może na jakiejś instalacji, którą będą robić, pokazać wam jak to wygląda od podstaw, jakie są wyniki faktycznie i coś więcej od nich uzyskać. Więc zapraszam do komentarzy i widzimy się przy okazji kolejnego filmu.